Dzień dobry, dzisiaj do cyfr nieprzyjemnych zaliczymy dziewiątkę i szóstkę. Dziewiątkę, ponieważ mamy dziewiątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych i szóstkę, bo taki wynik osiągnęła stopa referencyjna. W dniu 8 czerwca Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz podnosi stopy procentowe o 75 punktów bazowych do poziomu 6%. Na ten moment Polska zajmuje szóste miejsce pod względem najwyższych stóp procentowych w Europie. Niemniej jednak część krajów jeszcze nie podała zmian za czerwiec. Pozostaje pytanie, kiedy stopy procentowe przestaną rosnąć albo do jakiego poziomu dojdą. Nie wiadomo i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dopiero kiedy inflacja przestanie przyspieszać, zacznie wyhamowywać lub w ogóle zmniejszać się, wtedy jest szansa na to, że stopy procentowe przestaną być podnoszone, a być może powolutku będą opuszczane. Możliwość jest na rok 2023 i rok 2024, kiedy i spowolnienie gospodarcze będzie dosyć znaczne. Tak wygląda porównanie Polski i Węgier do maja tego roku. Tak wygląda porównanie taktyki Polski i Czech do maja tego roku. Tak zestawienie Polski i Ukrainy, a tak Polski i Stanów Zjednoczonych. 8 czerwca doczekaliśmy się kolejnej podwyżki stóp procentowych o 0,75 do poziomu 6%. Następna decyzja będzie 7 lipca. Wtedy również spodziewamy się podwyżki stóp procentowych. Prawdopodobnie w podobnej skali jak teraz.